cieszę się bardzo, że właśnie w czasie tych misji Pan Bóg tak obficie to słowo do nas kierował, a my, można powiedzieć, też obdarzeni przez Ducha Świętego, bo to modliliśmy się przez kilkanaście tygodni właśnie, abyśmy jak najlepiej przeżyli tę misję świętą. I myślę, że to słowo dzięki księdzu misjonarzowi, Słowo Boże do nas dotarło i tak głęboko jakoś poruszyło nas. Bardzo Ci, księże Andrzeju, dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie. Od, można powiedzieć, roku tak już prosiłem. Były różne przeszkody, ale dzięki Bogu udało się pokonać i przybyłeś. Bardzo Ci dziękuję za te wygłoszone misje historyczne, pierwsze w naszej wspólności. Chcemy właśnie się tym Słowem Bożym przejąć. Chcemy, jak podkreślałeś, w tym naszych dobrych postanowieniach, tej łasce Bożej wytrwać do tego momentu za 2 tygodnie, kiedy Jezus Miłosierny zagości w naszej parafii. W biegu naszego życia niejednokrotnie potrzebujemy przystanąć, zastanowić się nad swoim życiem. Tą chwilą z pewnością są misje święte. Nad treścią przekazanych przez Ciebie, Ojcze, nauk, nie jeden z nas zastanowił się, podniósł je do swojego życia. Człowiek nawet dorosły potrzebuje wskazówek, prowadzenia za przysłowiową rękę, gubiąc się w otaczającym nas świecie. Wskazania zawarte w głoszonych przez Ciebie, Ojcze, naukach, pomogą nam, synom marnotrawnym, w prostowaniu ścieżek naszego życia, prowadzących do zbawienia. Dziękujemy Bogu, że mogliśmy uczestniczyć w tych pierwszych historycznych misjach świętych. Dziękujemy Ci, Ojcze, za ziarno głoszonego Słowa Bożego, które jak naturalne ziarno przeważającej części skiełkuje i wyda owoc. Zaś w tym wypadku ja serdecznie, pełen wdzięczności jestem i dziękuję Bożej opatrzności, że mogłem tutaj razem z Wami przeżywać tę misję. Kochani, to nie jest tak, że misjonarz głoszący misję o nich nie przeżywa. Ja już od wielu lat głoszę misję w różnych parafiach, diecezjach i zawsze przeżywam je jednakowo. Zawsze przeżywam je jednakowo. O różnych nieraz, różna tematyka jest misji czy rekolekcji, ale zawsze przeżywam je jednakowo. Razem z tymi, do których głoszę. Bo zawsze odnoszę te słowa najpierw do siebie, i chcę po prostu je jakoś na miarę możliwości z pomocą Bożej łaski realizować w swoim życiu. Dziękuję serdecznie Waszemu księdzu proboszczowi, księdzu Zbigniewowi. Tak podkreślał mocno, że są to historyczne misje, pierwsze misje w historii tej parafii. Dziękuję za to ogromne zaufanie. Ja jestem proboszczem już też od wielu lat i wiem, jak człowiek ma zaprosić kogoś do przeprowadzenia rekolekcji czy misji, ile się ma zastanawiać, kogo zaprosić, żeby ten czas nie był zmarnowany, żeby parafianie skorzystali, żeby rzeczywiście przyniosły te dni owoce, takie, jakich Bóg oczekuje. Dlatego serdecznie Ci dziękuję, księże Zbigniewie, księże proboszczu, za to ogromne zaufanie, którym mnie obdarzyłeś, za wszelkie przejawy życzliwości i serca, którego doświadczyłem tu w czasie pobytu w Twojej parafii. Dziękuję serdecznie Twojemu współpracownikowi, księdzu Wojciechowi, który jest tu niedawno, ale tak pięknie wchodzi w tą posługę tutaj, w tej parafialnej wspólnocie. Powiem Wam tylko jedno, kochani, drodzy bracia i siostry. Dziękujcie Panu Bogu, bo macie naprawdę dobrych, gorliwych pasterzy. Dobrych, gorliwych, zatroskanych o Was, o Wasze nieśmiertelne dusze. Słychać to było i czuć to było w rozmowie z Waszymi kapłanami i z księdzem proboszczem i z księdzem wikariuszem. Jak oni przeżywali razem z Wami tę misję. Jak oni przeżywali, że niektórych spośród parafian tutaj nie ma. Jak oni to przeżywali. To znak, kochani, że rzeczywiście zależy im na Was wszystkich. Że Was wszystkich kochają i chcą Was wszystkich doprowadzić do wiecznej radości i wiecznego pokoju. Dziękujcie za to Bożej opatrzności. Dziękujcie za to Panu Bogu. Dziękuję Wam wszystkim. Nie byłoby misji, gdyby nie było Was,
Nie było dzieci, nie było młodzieży, nie było was, ojców, matek, małżonków, seniorów. Kochani, dziękuję wam za tą postawę, pełną wiary, pełną zaangażowania, rozmodlenia i zasłuchania. Aż się chciało do was mówić. Aż się chciało do was mówić. Dziękuję również za to, że tak pięknie przystąpiliście do spowiedzi, do Komunii Świętej. Mówię tak, kiedy na początku mojego kapłaństwa mój kaznodzieja prymicyjny, kończąc kazanie prymicyjne, powiedział do mnie tak: księże prymicjancie, życzę ci tego, aby twoje kapłańskie ręce często mdlały od rozdawania Komunii Świętej. Wtedy jeszcze nie rozumiałem tych słów, ale dzisiaj rzeczywiście im człowiek starszy rozumie, że to jest największa radość dla kapłana. Jeżeli jego kapłańskie ręce mdleją od rozdawania Komunii Świętej. Pochylcie głowy wasze na błogosławieństwo. Bóg Ojciec Wszechmogący, który was odrodził z wody i Ducha Świętego, uczynił swoimi dziećmi. Niech was błogosławi i sprawi, abyście zawsze byli godni jego ojcowskiej miłości. Amen. Jezus Chrystus, jedyny Syn Ojca Przedwiecznego, który obiecał, że Duch Prawdy zostanie w Kościele, niech was błogosławi i umocni w wyznawaniu prawdziwej wiary. Duch Święty, który rozpalił ogień miłości w sercach uczniów, niech was błogosławi, zjednoczy i doprowadzi do radości Królestwa Bożego. Niech was błogosławi, szczerze i prowadzi przez życie Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Kochani, rozpoczyna się procesja pod krzyż misyjny waszej nowej świątyni. Krzyż Chrystusa jest świadkiem, jest znakiem naszej religii i naszej wiary. Ma być również świadkiem naszego. Chcemy jak Maryja, jak uczniowie i przyjaciele Jezusa wędrować z Nim po ścieżkach naszego życia. Chcemy dziś, w ten misyjny wieczór, w skupieniu z Jezusem stanąć pod krzyżem i pod tym znakiem prosić o błogosławieństwo i wszelką Bożą i ludzką pomyślność. Siostry i bracia, zanim pobłogosławimy i poświęcimy krzyż misyjny, krzyż, który ma być umieszczony na frontonie waszego nowego kościoła, zanim pobłogosławimy krzyże, obrazy i wszelkie pamiątki, które przynieśliście dzisiaj tutaj ze sobą, rozważmy ciszę naszego serca. To wszystko, co Chrystus wycierpiał z miłości do każdego i każdej z nas w czasie krzyżowej drogi. Pewno znasz ten krzyż zbawienia, w nim swej wiary symbol masz. On ratuje duszę twoją. W imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, Pan z wami i z duchem twoim, módlmy się. Panie Jezu Chryste,
racz w dobroci miłosierdziu swoim poświęcić i pobłogosławić ten krzyż misyjny i krzyż, który ma być umieszczony na frontonie nowej świątyni. Ten krzyż, przez który wyrwałeś świat spod władzy duchów piekielnych i męką swoją pokonałeś szatana, który cieszył się, gdy pierwszy człowiek przestąpił prawo Boże, spożywając drzewa zakazanego. Niech te krzyże będą poświęcone w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszyscy, którzy przed tymi krzyżami będą się modlili i oddawali cześć Bogu, niech otrzymają zdrowie duszy i ciała przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wszechmogący, wieczny Boże, racz w dobroci i miłosierdziu swoim poświęcić i pobłogosławić obrazy miłosierdzia Bożego, naszą wiarę, abyśmy szczęśliwie przeszli drogą doczesnego życia i osiągnęli życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dule. I równocześnie oddaję Ci, księże proboszczu, Twoją parafię odnowioną, uświęconą, ubogaconą Bożą łaską. Mam nadzieję, że z łaski Bożej uświęconą, ubogaconą jako wspólnotę dzieci Bożych, symbolem tej przemiany duchowej, jaka się w nich dokonała, są te uśmiechnięte dzisiaj twarze każdego i każdej z nas, pomimo mroźnego wieczoru. Ale w naszych sercach radość i Boży pokój, bo Chrystus miłosierdzie nam w czasie tych misji okazał. Siostry i bracia, teraz nastąpi adoracja krzyża. Najpierw kapłani, służba liturgiczna. Jeszcze chwila będzie tutaj takiej medytacji, komu jeszcze czas pozwoli na to, abyście mogli podejść, ucałować, uklęknąć przy krzyżu, ucałować ze czcią. Niech ta chwila tutaj spędzona będzie jeszcze taką chwilą medytacji nad tym wszystkim, czego Bóg dokonał w naszych sercach w czasie tych świętych misji. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Dlatego też krzyż, poniżenie i wyniszczenie człowieka jest w Jezusie Chrystusie równocześnie Jego. Moi kochani, ja wiem, że tak nam tu dobrze. Tak nam